Hola, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Sun. No i tak, ostateczko czeka właśnie w centrum Pokémon w miasteczku, w zasadzie w mieście, dużym mieście, Hoali. No i w dzisiejszym odcinku ruszymy dalej z naszą przygodą na ścieżkę drugą, tak więc chodźmy. O, zaczekaj na mnie, Hawkins. Tak jest, i Lily. Jakąś masz sprawę do mnie? Ach, cieszę się, że udało mi się kogoś znajomego znaleźć. Bardzo szybko udaje mi się gdzieś zgubić. Po prostu łatwo się gubię, no. Nigdy jakoś nie mogę znaleźć właściwej drogi. Nawet kiedy... Haha, nawet nie umiem sobie dobrać jakichś ubrań. Ale ty ruszasz na pierwsze swoje wyzwanie, czyż nie? Do jaskini, do Verdant Cavern. Czytałem gdzieś w jakiejś starej książce o niej. Powiadają, że osoby, które podejmują różnego wyzwania, właśnie próby, chcą sobie udowodnić, że są w stanie im podołać, no i wzmacniać też siebie. Nie wiem, w walkach, powiedzmy, walcząc z strażnikami Alolii, taki na przykład jak Tapu Koko. Ludzie w Iggytown opowiadają, że Tapu Koko uwielbia walki Pokémon, czyż nie? Jeśli będziemy w stanie spotkać Tapu Koko jeszcze raz, myślę, że wtedy poznamy odpowiedź, dlaczego uratował Ciebie i Nebi tamtego dnia, Hawkins. Tak, Nebi też jest. W sumie kosmok. Dobra, Hawkins, powodzenia na twojej pierwszej próbie. Mam nadzieję, że wszystko się powiedzie. Też mam taką nadzieję, tak więc chodźmy. O, jest Kahuna. Znaczy, no w sensie Hala, tak ma na imię. No, Hawkins, w końcu udało mi się uspokoić to stworzenie. Dlaczego nie spróbujesz jeszcze raz go pogłaskać? Ostatnio mi się podobało. Okej, no to co, pogłaskajmy Taurosa. I... może stary Tauros... wyczuwa twoją miłość do Pokémonów. Z pewnością będzie z tobą szczęśliwy. W takim razie... widzę, że Tauros chce... nie wiem, jakby pomóc ci w twoim wyzwaniu na wyspach. No i pobiegł. Co, chcesz się bawić w ganianego? Kahuna Mele Mele nigdy nie przegra, przyjacielu. I poszli. Dobra, no to co, my też idziemy na ścieżkę drugą, na której w sumie występować będzie całkiem sporo nowych Pokémonów, jak i też parę ciekawych zjawisk. Jak na przykład to tutaj. Ostrożnie, młody trenerze. Nie widziałeś jeszcze poruszającej się trawy na ścieżce drugiej? W tych poruszających trawach kryją się Pokémony, które mogą wyskoczyć na trenera. Walka z nimi może być całkiem... ale warto z nimi zawalczyć. Czasem mogą wypuścić, znaczy upuścić jakieś przedmioty po walce. Tak jest. I właśnie Pokémony mogą się kryć w różnych lokacjach. Na przykład w trawie mogą się poruszać, mogą gdzieś tam szurać po ziemi, mogą gdzieś tam, prawda, występować w różnych miejscach. I wtedy na przykład, gdy spotkamy takiego Pokémona, to no, w tym przypadku trawy, kiedy wejdziemy właśnie w trawę, to on do nas podejdzie, zaatakuje. No i właśnie po walce z takim Pokémonem możemy zdobyć jakiś przedmiot. No i oto jest kolejny Pokémon, to jest Makuhita! Okej, tak więc lecz grabin i walczmy z kolejnym Pokémonem, może uda nam się go złapać. Dobra, poziom 9. Makuhita jest też dość eksplodajnym poksem, jest to właśnie Pokémon typu walczącego, więc mają taki jak właśnie Bite, czyli atak mroczny, właśnie nie będą na nim zbyt efektywne, tylko więc Vice Grip tu ma sens. Dobra, udaje nam się nawet nieźle osłabić Makuhita. Miejmy nadzieję, że mój kolejny tego nie wykończy, chociaż z drugiej strony, kurczę, bezpieczniej będzie użyć na przykład Matslapa, ponieważ on nie powinien zbyt wiele działać i przy okazji też obniżyć Makuhicie cenę. Także może mieć problem z trafieniem mnie. No i Focus Energy. Focus Energy jest to ruch, który sprawia, że Pokémon ma większe szanse uderzyć krytycznie. Fajnie może go skoporować z atakami, które ogólnie trafiają często krytycznie. Dobra, koniec to atak we mnie, czyli jak na razie wychodzi na to, że wyjdziemy bez straty HP. Dobra, także czas rzucić Pokébola i złapać Makuhitę.
I tak jak mówiłem, jest to Pokémon dość ekspedajny, więc warto go złapać lub chociaż pokonać. Tak więc 2, 3 i mamy Makuhite! Także kolejny Pokémon jest nasz. Także tak, 66 punktów expa, myślałem, że będzie nieco bardziej ekspiodajny, no ale dobra, w każdym razie Makuhita zostaje dodany do naszego wspaniałego Pokédexu. Tak więc Makuhita numer 56. No i dalej mam 60% w Melemelexie. Więc jest to Pokémon taki dosyć silny taki, typ właśnie walczącego. Makuhita został sprowadzony do Alolii z innego regionu, jednak jest dość popularny w Alolii. Ciekawe. No, także Alola Makuhita dołączył do naszej drużyny. Oczywiście to nie jest jedyny nowy Pokémon, jaki występuje na tej ścieżce, tak naprawdę jest ich całkiem sporo. I tak jak wspomniał gościu, czasami po walce z takim Pokémon, który na nas wyskoczy, może pojawić się jakiś przedmiot. Niestety nie w tym wypadku. Dobra, także znów miał tym razem, także leć Grubbin. I w sumie miał, nie wiem czy miał, nie będzie przypadkiem szybszy ode mnie, ale no cóż, spróbujmy bić się, w końcu potrzebujemy trochę expa. Miał, dużo bike jest niestety szybszy od mojej Grubbin, no i kurczę, potknął mnie, no niech to. Dobra, i w sumie tak, to chyba dalej będę się bił moją Grubbin. Muszę spróbować obniżyć speeda miał, ale czy to ma sens? W sumie na dwa ciosy powinien być w stanie miał załatwić. O ile miał, mnie kurde nie załatwi, no nie, no muszę zmienić boksa, nie ma innej opcji. Ej, wyjdź, wróć, zmień. Tak jest. Dobra, niestety. Miał to okazuje się być troszkę twardym przeciwnikiem, no niestety grawi do najszybszych boksów nie należy, dlatego też i mamy nieco problemów z tego tytułu. Dobra, także Disarming Wall jest nasz super efektywny atak i Fake Out. Fake Out to jest sumie ruch, który działa tylko na samym początku walki. Dlatego to się nie zadziałał teraz. Dobra, także jeszcze raz Disarming Wall, dajesz po playu. Teraz Fake Out. Fake Out ma właśnie taki efekt, że zawsze potyka. Zawsze działa na początku, ale już chyba o tym wspominałem. Dobra, także rozwalamy miał i dostajemy troszkę punktów expa. 99 dla Grubbin i zada poziom 13. I proszę poznać, kolejny atak jest Bug Bite. Bug Bite jest bardzo fajnym atakiem, powiem wam, właśnie typu robaczego, ma siłę 60. To i co ciekawe, jeżeli przeciwnik ma jagodę, to możemy ją zjeść i wykorzystać na niej nasz swój efekt. Dlatego też i nauczymy oczywiście Bug Bite'a i myślę, że on nam się przyda chyba bardziej, aniżeli na przykład taki Grip. Poza tym ataki robacze są dobre na Pokémony mroczne, więc taka Meowth już nie powinna być dla mnie kłopotem. Także mamy Bug Bite. Dobra, także myślę, że treningu czas dalszy. Na razie nie chcę się bić z trenerem, bo tu jeszcze mamy parę poksów, które chciałbym złapać. I Abra. W sumie od Abry ja mogę być wolniejszy. Właśnie Abra występuje właśnie w miasteczku Hawoli i na tej ścieżce i w sumie już później nigdzie indziej. W sumie zarówno mój bite jak i Bug Bite będą na Abrze super efektywne. No i wykańczamy Abrę jednym uderzonkiem. No i za Abrę też dostajemy 50 punktów expa, trochę mało. No jak wspomniałem, wyższy mamy poziom, tym mniej dostajemy za tutejsze Pokémony. Musielibyśmy pójść gdzieś dalej albo napotkać jakieś silniejsze sztuki. W sumie tak się będę musiał chyba wrócić do Centrum Pokémon, nim pobije się tutajszymi trenerami. Choć z drugiej strony Centrum Pokémon jest też i na tej ścieżce. O tym warto też wspomnieć, także może dotrzemy do drugiego. Dobra, Yungoos. Od Yungoos też powinien być szybszy. Yungoos to nie jest do końca szybki Pokémon, choć w sumie wygląda całkiem szybkiego. No ale już takowym nie jest. I w sumie fajnie, że mamy tego Bug Bite'a, bo mamy jeszcze na nim stab, przez co jest właśnie silniejszy. Uderza nie za 60, to za 90. Także to jest naprawdę fajny atak. Jak na ten moment gry przynajmniej. Dobra, także troszeczkę punktów expa, no i chyba będę musiał podlecić moją Grubbin. Co prawda mogę użyć Potiona, żeby nie biegać w tej z powrotem, tylko te Potiony też mogą się mi przydać trochę później. Nie chciałbym wszystkich zużyć, no ale dobra, użyjmy jednego. Jesteśmy prawie w pełni sił, więc myślę, że powinniśmy podołać trenerce, która tutaj gdzieś się czai. Także będziemy mieli do czynienia z nowym rodzajem trenera. Witaj, uczestniku próby. Myślę, że poradzisz sobie z prawdziwym pięknem. Zobaczymy. Tak więc mamy do czynienia z nowym rodzajem trenera. Z iście piękną Crystal, która wysyła do walki, zresztą ona wyśle, kolejnego Pokémona, jakim jest Ghastly. O, Ghastly jest w sumie nowy Pokémon, jest to Pokémon typu duch, trucizna. W sumie będziemy mieli niedługo okazję z Ghastlego spotkać. Tak więc, dobra, do dzieła. Ghastly jest Pokémon duchem, więc ataki typu mrocznego będą na nim super efektywne. Tak więc, wow, hipnoza. Dobrze, że ty mnie trafił. A Bajt w zasadzie wykluczył Ghastlego? Wow. Grubbin, ty rządzisz, wymiatasz po prostu. Wow.
Chyba ukończysz każdą próbę. Być może, tak więc udało nam się pokonać Gastlego w sumie bez straty HP, więc jest nieźle. Dobra, także chodźmy dalej. No i tak jak wspomniałem, teraz tu mamy właśnie centrum Pokémon. Też mamy Taurosa i kogoś, kto na nim jeździ. Czas trochę odpocząć. Teraz nie, to już nie będzie to ten Pokémon. No cóż, jeżeli na Taurosie, na Pokémonie może być niemęczące dla mnie, co nie oznacza, że Pokémon pode mną się nie męczy. Dokładnie. I powiem wam, że my też będziemy tak mogli jeździć. Pokémon mogą się uczyć nowych ruchów zamiast starych lub jeśli użyjesz na nich temów. Tak jest. Dokładnie. A wracając jeszcze tutaj. Jeśli pójdziesz dalej przez tą trawę, to dojdziesz do cmentarza, gdzie spoczywają Pokémony. Wielu trenerów odwiedza to miejsce, by okazać szacunek od Pokémonów, które odeszły. Tak jest. I tu mam też dosyć ciekawe skały, które może kiedyś Pokémon będzie w stanie rozwalić. I to kiedyś, to w sumie jest trochę niedługo. Dobra. Kiedy przyjdziemy tutaj, to właśnie dotrzemy na właśnie cmentarz Hawoli, gdzie spoczywają właśnie Pokémony. Tak jest. No i na cmentarzu oczywiście nie może zabraknąć silnych trenerów, mniej lub bardziej silnych, no i przedmiotów, no i właśnie Pokémonów, duchów. Tak jest. I tu właśnie możemy spotkać Drifluna, na którego dostaliśmy zlecenie w odcinku poprzednim. Tak więc sobie go zaraz może złapiemy. Jeszcze tu mamy Super Potiona, także wyzbierajmy jeszcze wszystko, co tu mamy. Także tu jeszcze mamy coś, Big Mushroom, no i tam już widzimy, że jest jeszcze TM. Big Mushroom to jest w sumie duży grzyb, który jest trochę więcej wart niż mały, no ale też to nie jest jakieś krocie. Teraz my też możemy złapać Gastlego, no i również w nocy też można złapać tu pewnego ciekawego Pokemona. O, i Zubat. Zubat tu występuje nawet za dnia, także leć Grubbin i w sumie Zubata można sobie złapać, no w końcu nowy Pokemon jakby nie było. Dobra, tak więc Bite. Jesteśmy szybsi od Zubata. To ciekawe. Dobra, Super Sonic. Wow, to mnie niestety oszołomi. No cóż, podczas gdy Pokémon jest oszołomiony, mamy 50 na 50, że uderzy przeciwnika albo uderzy siebie słabym atakiem fizycznym. Czyli jak mamy wyższy atak w stosunku też i do obrony, to tym mocniej Pokémon w siebie uderza. No i Absorb, właśnie. To jest taka ciekawa różnica, ponieważ Zubaty nie znają League Life, tak jak kiedyś, na samym początku przynajmniej. League Life troszeczkę się zmienił, on dostał więcej siły, teraz ma siły 80. Dlatego też i Zubaty na samym początku nie mają tego ataku, bo po prostu za mocny, mają Absorb. Dobra, więc raz, dwa, trzy i siedzi. Dobra, mamy Zubata. Dobra, tak więc kolejny nowy Pokémon jest nasz, 64 punkty expa do przodu. Także Zubat zostaje dodany do naszego wspaniałego Pokédexu alolańskiego. No i tak, zobaczymy co nasz Rotom o nim powie. No, już mam 11% na MLML epoxów, także jest to Pokémon nietoperz, trujący, latający, jak wspomniałem. Ostatnia śpi w jaskiniach. No rzeczywiście, spał w jaskini, nie ma to tamto. Ten Pokémon nie ma oczu, dlatego też sprawdza otoczenie latając i emitując ultradźwięki. No, czyli trochę jak nietoperz. Trochę jak nietoperz. Dobra, i teraz kiedy przejdziemy tu przez Tetrasko, dojdziemy do kolejnego tema, jakim jest ten z ruchem Confite. Confite, o ile dobrze pamiętam, to chyba obniża jakąś statystykę, chyba spec atak. Zaraz zobaczymy. Tak jest. Właśnie tutaj użytkownik ataku zdradza sekret przeciwnikowi, przez co ten ma mniejszy spec atak. Do końca nie wiem, jak to działa. Tak się spółfalają jakoś. Dobra, ja cię słabiej uderzę, ale powierzę ci. Uderz mnie słabiej, ja ci powierzę sekret. O, w ten sposób to pewnie działa. No i tak, tu mamy właśnie kolejne przedmioty, jak właśnie X-Defense, który mocno zasadza defensywę, X-Attack, który mocno zasadza ataki, Big Mushroom, który może być sprzedany za nieco wyższą cenę, aniżeli Tiny Mushroom. No i właśnie przyciskami LR też, nie wiem czy wspominałem, możemy szybciej może tak całe strony przewijać itemków. Także to jest naprawdę całkiem fajny dodatek. No i tu jeszcze mamy Super Potiona, który leczy właśnie o 60 HP. Troszeczkę te właśnie wartości poszczególnych leków się pozmieniały tutaj. Na przykład teraz na przykład Hyper Potion nie leczy o 200 HP, tylko 120 na ten przykład. Ale dobra, kolejny dziki Pox i Gastly. Okej, okay, Gastlego to ja bym chciał sobie złapać. Oczywiście teraz już wiemy, że mój bite jest za mocny Gastlego. Chociaż ten ma poziom 10, to zobaczmy. Zobaczmy, dobra, Minluk. To jest ruch, który sprawia, że Pokémon nie może uciec z walki. Co oznacza, że nie możemy uciec po prostu, ale też nie zmienić Pokémona. No i prawie korzyliśmy Gastlego elegancko, czyli ma optymalne HP, można powiedzieć, do złapania. Tak więc Pokeball i łapmy.
I... Kurczę, uwolnił się! O, skubany! A kolejna Smilu. Tego ruchu można użyć tylko raz w ciągu walki. Efekt trzyma się dopóki Pokémon... przeciwnik nie zmieni Pokémona w walce trenerskiej lub Pokémon nie padnie. Dobra, próbujemy szczęścia jeszcze raz i się znów Gastly uwolnił, a niech to już Arlik, czyli ruchu lizanie, to jest atak typu duch, który może też sparaliżować, więc trzeba być ostrożnym z tym. Dobra, jeszcze raz Pokéball, no kurczę, nie chcę używać mocniejszych boli, ten powinien w zupełności wystarczyć na Gastlego, no bez przesady. I... jest, dobra. Do 3 razy sztuka, jak to powiadają. Także mamy Gastlego, kolejny nowy Pokémon jest już nasz. Także trochę punktów ekspa, no i tak. Kolejny nowy Pox, Gastly. Tak, i właśnie tutaj też mamy takie fajne strony. Tu widać, ile Pokémon ma dokładnie ewolucji. Także tak, 12% i 5% w całym alolańskim deksie. Jest to Pokémon gazowy, typu duch, trucizna. Aha, jeszcze jakieś dziwne światło połyskuje na ścianach opuszczonych budynków. To znaczy, że Gastly tam się czai. Okej. No to dowiedzieliśmy się dużo, nie ma to tamto. Czyli w sumie mamy już 3 poksy nowe w drużynie, więc dlaczego by nie rzucić na nie okiem i czegoś o nich sobie nie powiedzieć. Tak więc tak, mamy Makuhite. Jest to właśnie Pokémon czysto walczący, tak i można by powiedzieć początkujący za płaśnik sumo, który ma ciekawą umiejętność Tikwat, która właśnie chroni go przed atakami ognistymi, lodowymi, redukując ich siłę aż o połowę. Także jest to naprawdę niezłe. No i w sumie z nowych ataków właśnie mamy Focus Energy, który zwiększa szanse na cios krytyczne, Sand Attack, który obniża cenę przeciwnikowi i Arm Thrust. To jest atak dłońmi otwartymi, który uderza od 2 do 5 razy z rzędu. Są oczywiście właśnie takie ataki, które uderzają kilkakrotnie. Przypomnę, to jest Killing właśnie, sprawia, że one zawsze uderzają maksymalnie 6 razy, więc to jest naprawdę fajna umiejętność. Szkoda, że Makuhita w sumie nie ma. Dalej jest Zubat, Pokémon właśnie trujący, latający, dosyć szybki, jak widzimy. No i ma właśnie takie ruchy jak Absorb, który pochłania HP przeciwnika, dając je sobie. Dokładnie dostajemy połowę tego, cośmy zabrali. Jest to ruch typu trapiastego specjalnie. Tak jak właśnie mówię, normalnie Zubat znał zawsze Leak Life, teraz zna Absorb. Leak Life poznaje dopiero później. Tak, Super Sonic może oszłomić i Astonish. Jest to atak swojej typu duch, który może wywołać potknięcie u przeciwnika. No i mamy jeszcze umiejętność Inner Focus, która z kolei blokuje potknięcia. No i jeszcze Gastly, Pokémon duch trucizna. Również szybki, ale jego atutem głównie jest spec atak. No i z nowych ruchów to mamy Hipnozę, która usypia przeciwnika po prostu, ale tylko 60% szans na trafienie, także bardzo niewiele. Dalej Leak, czyli atak typu duch, który właśnie może sparyżować. Dalej jest Spite, to jest ruch typu duch, który obniża punkty PP przeciwnikowi właśnie o 4. Kiedyś to była losowa ilość, od 2 do chyba 5 nawet. Teraz obniża zawsze o tyle samo. Czyli obniża PP z poprzedniego, wcześniej użytego ruchu. O tak. No i właśnie Minu, który uniemożliwia ucieczki. No i jeszcze Agassima Ability Levity, które uniemożliwia uderzenie go atakiem ziemnym. Czyli po prostu utrzymuje się w powietrzu mimo braku typu latającego. Dobra, tak więc tyle gadania o nowych poksach. Może znajdziemy w końcu to, czego szukamy, czyli Drifluna. W sumie Drifluna jest dość rzadki w tych trawach, także znalezienie go może nie być wcale takie proste. Dobra, także zagryź tego ducha, Gabin. No i tak, stajemy znowu z Leaka. Leak jest kurczę niebezpieczny, bo muszę sparaliżować niestety. Dobra, no i teraz pańcy są nawet trochę słabiej aniżeli wcześniej. Właśnie, niektóre Pokémon mogą mieć różne natury, mają mieć różne indywidualne predyspozycje do poszczególnych statystyk. Tak jest, nawet dwa poksy z tą samą naturą na tym samym poziomie mogą mieć odmienne statystyki. Każdy Pokémon jest na swój sposób indywidualistą. Dobra, i tak, co my tu mamy jeszcze, wiem, dalej, chcę Drifluna. A te same Gastlyki wpadają. W sumie Gastlyki też się opłaca rozwalić, bo dają do specataku, z którego w sumie jeszcze nie korzystamy. No ale później, jak już będziemy mieli Giga Volta, to prawdopodobnie jakieś ataki specjalne też. Dobra, i Hipnoza, i nie trafiło na szczęście, bo widzieliście sami, Hipnoza ma tylko 60% celności, także stosunkowo niewiele, to i tak więcej niż wcześniej, chyba było nawet 55 tylko. Dobra, także... jeszcze jeden pox i myślę, że będziemy mieć level dla naszych grabyń. Co my ciekawego tu znajdziemy? No kurczę, Drifloon, kurczę, znowu Gastly, no Gastly i Zubat, to są najbardziej pospolite Pokémony tutaj. No co, z tego co pamiętam, jeszcze można tu znaleźć Rattatę. No i właśnie nocą, właśnie za dnia możemy tu złapać właśnie Drifloona, a za nocy właśnie Mischievous Pokémona, który też jest typu duch. No i dobra, super efektywny bite, prawy kancza Gastlygo, no i jeszcze jeden atak, i Spite, właśnie, to nam obniży PP. Czyli będziemy mieli
o 4 pipi w bajcie mniej. To też jest w pewien sposób dobry ruch na przeciwników. Szczególnie jak używam ataków, które mają mało pipi. To można tak trochę strollować. Dobra, w każdym razie tak, level up, specjalny atak plus 2, defense plus 2, ataku tylko plus 1. Trochę jest średnio to wygląda, no ale dobra. Czas na może zmianę pierwszego Pokemona teraz w drużynie. Pobijemy się trochę Papillou, bo Papillou jest już level w plecy. I być może będziemy mieli to szczęście i znajdziemy Pokemona, którego tak właściwie szukam. Fajnie by było. I Zubat. Znowu Pokemon, którego mamy już, którego znamy, którego już nie potrzebujemy. W sumie w tym miejscu też mamy trochę trenerów do pokonania, tak więc może się trochę teraz nimi zajmiemy. A bo na Drifluna jeszcze przyjdzie pora. Dobra, pomóż nam tę bitkę, wykończ go! Doskonale, Papillou. Dobra, tak więc wygrywamy meczyk z dzikim Zubatem. Także teraz czas na meczyk z prawdziwym trenerem. Tu w sumie będziemy mieli kilka nowych rodzajów trenera. Tutaj spoczywa... spoczywa Pokémon, który należy do mojej rodziny. Jednak zamiast, prawda, pogrążać się w żałobie, to wolę się pocieszyć walką ze mną. Tak więc, dobra, walczmy z nowym rodzajem trenera, jakim jest Gentleman Stanley. Dobra, także tak, Stanley wysyła, co on to wyśle? Makuhite, właśnie. W sumie na Makuhite mamy całkiem niezły atak. Właśnie nasz Disarming Voice będzie super efektywny. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w jakim Pokebolu był Makuhite. Tutaj właśnie trenerzy nie mają tylko Pokemonów w zwykłych Pokebolach, tak jak to było w poprzednich grach, ale mogą mieć też w różnych, w rozmaitych, w których my jeszcze nawet nie mieliśmy okazji nawet zobaczyć. Dobra, także tak, jeszcze Ponta do bitkę, no i w zasadzie Makuhite. Wow, ten użył Full Restore! Freestyle to przedmiot, który całkowicie leczy HP Pokémona, plus i do tego jeszcze leczy stany. Także jest to naprawdę mega dobry, leczący przedmiot. Dobra, to jeszcze raz Papillou, Disarming Voice. I wygrywamy. Dobra, także Makuhite pokonany, 61 punktów expa, prawie level. Makuhite, ty też się możesz spać. Spać za dnia. W tym grobie spoczywa Makuhite, który dopiero z tobą walczył. Dobra, w każdym razie dziwny gościu. Dobra, tu mamy w każdym razie kolejną trenerkę tym razem. Pokażę ci, w jakich ruchach się specjalizuje. Ale ruchy to nie wszystko, najpierw trzeba mieć dobre poksy. No ruchy w sumie też. Dobra, więc teraz mamy nowy rodzaj trenera, jest to hodowczyni Pokémon imieniem Ikui, która wysyła do walki Pikachu! Dokładnie, Pikachu, w sumie miałem okazję znaleźć jego niższą formę Pichu przed miasteczkiem, zaraz ono się nazywało chyba Ikui? Kurczę, już nie pamiętam. Dobra, w każdym razie Pikachu jest właśnie Pokémon elektrycznym, a że to jest Pokémon elektryczny, to może być problematyczny. Dobra, używa Play Nice, jedno szczęście. Właśnie Play Nice ma priority, gdy nasz przeciwnik chce zaatakować. Także atak mi spada, ale co mi po ataku, jak ja używam ataku specjalnego. To właśnie Confight by się przydał bardziej dla Pikachu. Dobra, Pikachu też pewnie będzie szybszy i używa na szczęście Tail Whip. Tail Whip obniży mi defense. Tylko, że jakby przewalimy Thunder Shockiem, to wtedy miałbym kłopoty. To by zabolało. Dobra, rozwalamy Pikachu, więc nie było większych problemów. Udało się 134 punkty expa i kolejny poziom, 14. Oh yeah. Jeszcze chyba dwa poziomy. Albo i nie. Dobra, w każdym razie pokażmy Ikui. Pika. Tak, jednak jeszcze trochę będziemy musieli potrenować naszą Papillou. To był właściwy poziom, poziom ewolucji. Dobra, póki co rozejrzymy się jeszcze trochę po tym miejscu, bo tu i ówdzie może się kryć jeszcze jeden, na przykład trener. Kiedy przychodzę na cmentarz, to w sumie nie za bardzo, albo nie za bardzo to lubię, bo zaraz dopada mi jakiś melancholijny nastrój, powiedzmy. Także dobra, więc walczmy, pocieszmy pracownika biurowego Jeremiego, który ma jednego poksa i tym jednym poksem jest Diglett.
Orzeszty. Oto jest nowa forma Diglett'a, wersja alolańska. Alolański Diglett to jest Pokémon ziemno-stalowy, który jest też bardzo szybki. No jakże to jest Pokémon stalowy, to też jest odporny na wiele różnych typów. Dobra, użyjmy na nim może Bite. To jest kolejna Sandy, tak, obniży mi w ten sposób celność, i to niedobrze. Bo będę mógł mieć problemy z trafieniem, ale dobra, Bite działa całkiem nieźle. No i też Diglett może mieć ciekawą umiejętność, ten akurat jej nie ma, jest to jakiś Tangled Hair czy coś takiego, w każdym razie jakby kędzior, który właśnie spowalnia przy kontaktowych atakach. Dobra, jeszcze raz Sandy, tak, o niech to. Obniżył mi atak, już dwa razy obniżył mi celność, ale myślę, że Bite powinien być w stanie Digletta wykończyć. Tak, ataki mroczne jeszcze działają normalnie na poksach stalowych, ale ogólnie stalowe poksy mają strasznie dużo odporności. Dobra, spróbuję powstrzymać łzy. Nie ma co płakać, w końcu ze mną przegrał. Ze mną przegrać to nie wstyd. Dobra, chodźmy dalej. A właśnie z powrotem, bo to już chyba wszyscy trenerzy jacy byli jak na razie na cmentarzu. Wow, jest Drifloon. Tylko czy mi się wszystko nagrywa? Odpytanie. Taki... Tak, na chwilkę może przerwiemy. Dobra, czyli tak wracamy. Musiałem sprawdzić, bo coś mi tutaj nagrywarka informuje, że już mało miejsca na dysku zostało, tak więc mamy Drifluna, moi drodzy. I teraz jakoś go tu trzeba mądrze osłabić tak, żeby go nie wykończyć. Skoro Bite nie wykończył Gastlego, to nie wiem, czy nie wykończy Drifluna. Drifloon z kolei jest Pokemonem typu Duch Lot, tak więc moje ataki robacze będą działały na nim bardzo słabo. Ale dobra, niestety będzie musiał jakoś coś tutaj wykombinować. W sumie mogę wysłać Poplo, użyć i w sumie wodnego ataku i chyba tak zrobię. Czy użyjemy naszej wodnej broni i miał coś znalazła. Właśnie fajnie, jak czasami często zmienia się poksy, to widać, czy miał coś ma, czy nie. Dobra, także dać Poplu. Musimy tu jakoś dobrze to rozegrać. Ja może jednak użyję Disarming Voice'a, on nie ma stawa, więc będzie troszkę słabszy aniżeli Water Gun. Tak więc Disarming Voice... Dobra, powinien być w stanie przetrwać jeszcze jeden przeciwnik, ale dobra. Spróbuję go złapać tak jak jest. Zarzucimy może troszeczkę większy kaliber, mianowicie Great Ball, mam ich dosyć trochę. Właśnie Drifloon to jest dość rzadki Pokémon, tylko warto jest go złapać i raz, i dwa, trzy. Dobra, mamy go! Okej, użyję też uku Minimize, który też zwiększa unikliwość Pokémona, czyli też ciężej było mi go trafić, ale dobra, się udało, po 80 punktów expa. No i kolejny nowy Pokémon jest już nasz. Tak więc, tak, dane właśnie Drifloon zostały dane do Pokédexu, więc mam już 13%. No jest to Pokémon balon typu Duch Lot. Według opowiadań bierze małe dzieci za ręce i porywa je, zabierając je... No nie wiem, porywając je do jakby na drugi świat. Nie lubi ciężkich dzieci. Kurde, co za Pokémon. Dobra, co chcemy zrobić z Drifloonem? To w sumie możemy... Nie. Ja mam lepszy pomysł. W sumie od razu, jeżeli mam więcej Pokémonów, to możemy zobaczyć właśnie statystykę Pokémona i w ogóle jak on to wygląda, jak się prezentuje. Tak więc Drifloon jest to ciekawy Pokémon typu właśnie Duch Lot, który ma fajną umiejętność Unburden, która zwiększa szybkość Pokémona, gdy ten zużyje przedmiot, który trzyma. No i mamy takie ruchy jak Constrict, czyli jest to atak fizyczny, owija się tymi swoimi czymś, tymi sztureczkami, siła 10, może obniżyć speeda, właśnie Minimize, mocno zwiększa unikliwość, czyli ciężej jest Pokémon trafić, a stonisz znamy, no i gaz, jest to atak wiatrem, musi 40. Tak więc sobie odeślemy Drifluna do boksu. Dokładnie, i widziałem też, że Miałf coś ma, także zgarniemy sobie od Miałf itemka. Escape Rope, o proszę. Miał raz znajduje bardziej, raz mniej wartościowe przedmioty. Ale dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku to chyba będzie powoli już wszystko, bo wyszedł się on trochę dłuższy. Także może między odcinkami wrócę się do centrum Pokémon, tam troszeczkę podleczę moje Pokémony, no i później wrócimy się na tą ścieżkę i dokończymy jej zwiedzanie, bo już przed nami będzie czekać na nas kolejne ciekawe wydarzenie, ale o tym w kolejnym odcinku, tak więc ja zamierzam do zobaczenia w kolejnym filmie z serii, to cześć!